ta niedzielna Ewangelia w taki sposób niepostrzeżenie trochę pokazuje nam nowy okres w życiu Jezusa. Jezus opuszcza Nazaret, tam gdzie się wychował, tam gdzie wzrastał i osiedlił się w Kafarnaum. Kafarnaum, które leżało na terenie Galilei. Jak znamy z kart Pisma Świętego, tereny te były określane Galilea Pogan. Zatem w tym nowym etapie życia Jezusa, przy rozpoczęciu Jego publicznej działalności, pierwsze kroki Jezus kieruje do plemion z Galilei, które były najbardziej narażone na wpływy pogańskie. Na początku misji Jezusa już mamy wyraźny znak, że Bóg nie przyszedł jedynie do narodu wybranego z Izraela, ale przyszedł szukać, jak mówi Pismo Święte, posługując się tym biblijnym językiem, do wszystkich owiec spośród Izraela, wszystkich owiec, wszystkich narodów, że Jego misja, Jego miłość, ta miłość, która zaprowadziła Go aż na krzyż i zmartwychwstanie, jest dla nas wszystkich, nie tylko dla narodu wybranego. I jak czytamy w pierwszym zdaniu tej krótkiej Ewangelii, Jezus rozpoczyna swoją misję, a Jan Chrzciciel zostaje uwięziony. Ten, który dotychczas wskazywał, że przyjdzie większy od niego. Ten, który był zapowiedzią Jezusa Chrystusa, zostaje wpierw uwięziony, idzie w cień. Nie tyle z własnej woli, co zostaje uwięziony, a później, jak znamy z kart Pisma Świętego, przez podstęp Herodiady zostaje zabity i zostaje na tej misyjnej scenie już jedynie Jezus. I druga część tej krótkiej niedzielnej Ewangelii, tego fragmentu, opisuje powołanie pierwszych uczniów. I co ciekawe, było to normalne w Izraelu, że rabini mieli swoich uczniów. Natomiast mechanizm, metodologia była taka, że to uczeń przychodził do rabina i prosił, by mógł na niego stacjonować, by mógł od niego się uczyć. To uczeń wybierał mistrza. W przypadku Jezusa jest odwrotnie. To On wybiera sobie uczniów. To On powołuje. I tymi pierwszymi, którzy zostali powołani, którzy odegrali ważną rolę w publicznej misji Jezusa, a także w życiu pierwszego Kościoła, byli właśnie Szymon, Piotr, Jakub i Jan, o których czytamy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Jak wyglądało ich powołanie, ich wezwanie? I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim, czytamy. Po krótkim zdaniu, po krótkim wezwaniu Jezusa, pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili wszystko. Idąc nieco dalej, ujrzał Jezus Jakuba i syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim. Jakie to musiało być niesamowite wydarzenie. My może przez to, że słyszeliśmy tą Ewangelię już wielokrotnie, jest ona dla nas nieco wyświechtana, taka oczywista. Ale Jezus powołuje mężczyzn, którzy natychmiast zostawiają swoją rodzinę, zostawiają swoje miejsce pracy, zostawiają swoje narzędzia pracy, łodzie, sieci, najemników i natychmiast idą za Jezusem. Pójść za kimś w rozumieniu i w judaizmie, i w pierwszym wieku po Chrystusie
znaczyło stać się Jego uczniem, pójść za kimś, to było przystąpić do danej szkoły, danego mistrza, oddać szacunek mistrzowi, posłuszeństwo względem Jego nauki, względem Jego nakazów i po prostu usługiwać Mu zgodnie z Jego potrzebami, zgodnie z pełnioną przez Niego misją. I to wydarzenie, to powołanie wydaje nam się oczywiste. Natomiast gdyby trochę dłużej pomedytować nad tą sceną, to zobaczymy, jaka moc musiała być słów Jezusa, który w jednym zdaniu potrafił pociągnąć za sobą dorosłych mężczyzn. To też jest nauka, że Bóg, powołując nas do jakiegokolwiek zadania, czy to będzie stanowe zadanie, czy jakaś misja zawodowa, czy nasze może pomniejsze wezwania do życia w Jego łaskawości, do służby w dniu codziennym, że Bóg, wzywając nas, jednocześnie daje swoją łaskę. Trudno byłoby sobie wyobrazić, że ktoś zatrudnia nas w pracy i nie daje nam podstawowych narzędzi, miejsca pracy, może telefonu, może laptopa, może samochodu, że oczekuje od nas efektów, wyników, a nie daje narzędzi. Bóg, wzywając nas do swoich zadań, daje swoją łaskę, zabezpiecza. Za misją, za urzędem, za wezwaniem idzie Jego obecność, Jego łaskawość, Jego zaopatrzenie. Miejmy tego świadomość. Nie bójmy się Bożych wezwań, które słyszymy w swoim sercu. Bądźmy odważni wobec głosu Boga w nas samych. Bóg wzywa i zaopatrza. W tym dniu dzisiejszym popatrzmy też w kalendarz. 21 stycznia, Dzień Babci. O tych dniach nasze myśli, nasza troska, nasze spotkania w sposób szczególny są nakierowane na babcie i na dziadków. Popatrzmy na tych, którzy idą przed nami, na rodziców i dziadków i modląc się w tych dniach, wyraźmy Bogu wdzięczność za tych, którzy są przed nami, którzy naszym swoim słowem, swoimi czynami, swoim towarzyszeniem, wsparciem otwierają nasze serca na Boga. Bądźmy za nich wdzięczni i bądźmy odważni z otwartym sercem na Boże wezwania.